Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. And we'll be off on our grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Cześć, witajcie, z tej strony Kubianko, to jest kolejny odcinek z Far Cry 4. I dzisiaj, moi drodzy, na początek wam pokażę mniej więcej, jakie bronie mam nowe, co się zmieniło. Ponieważ naprawdę sporo się tego zmieniło. Dobra, sobie kupimy kamizelkę na start. Pokażę wam tak, broń boczna. Mam to, co miałem ostatnio, takie coś, takie cacko, to jest naprawdę super, super broń. Szczególnie, że jest boczna i to naprawdę robi ogromny zamęt. Ponieważ to jest taka trochę rakieta. To jest ogólnie rakieta, no i tyle. Uzbrojenie, moi drodzy. Uzbrojenie tutaj chyba stąd. Mam łuk refleksyjny. Jest naprawdę super. Powiem wam, że jak ja z łuku nie lubiłem korzystać, tak teraz po prostu uwielbiam. Ponieważ jego zasięg, jego obrażenia. Do tego jeszcze ten celownik i bardzo ładna skórka. Co mi się bardzo fajnie, naprawdę podoba. Teraz kolejne dwie bronie to są bronie dodatkowe. Otóż pierwsza to niszczarka, moi drodzy, wreszcie sobie odblokowałem. Jak tylko zacząłem grać sobie w Far Cry'a i zobaczyłem mniej więcej, jak wygląda tutaj sytuacja z brońmi, to patrzę, niszczarka, naprawdę super. Zobaczcie na statystyki, szybkostrzelność ma na maksa. Ja uwielbiam szybkostrzały, karabinki szybkostrzelne i ta broń taka właśnie jest. Zobaczcie, wygląda pięknie. Ten celownik, ten tłumik dźwięku. No naprawdę jest to epicki, ładny kolorek taki, no na super, super. A w akcji, walcząc, jest, jeszcze lepiej się sprawdza, bo naprawdę jest super. Do tego, moi drodzy, piła, no to troszeczkę zła kompozycja, ponieważ no nie pasuje to do tej mojej niszczarki, ale naprawdę powiem wam, że ta piła, ona się tak świetnie spisuje, że ja raz poszedłem na stado wilków, przeważnie mając karabin po prostu inny, no nie powiem, ponieważ naprawdę wilki no zabijałem, aczkolwiek zawsze jakiś drasnął albo coś w tym stylu. Natomiast mając niszczarkę, w ułamku sekundy po prostu z 5 wilków to tam padło co najmniej, więc naprawdę potężna broń. I też zobaczcie, że jest też strasznie szybko strzelna, więc praktycznie niszczarka jest nam w tym momencie niepotrzebna. Ale po prostu korzystam z obydwu broni. No i co, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku? Otóż sobie tak myślę, że pójdziemy, ponieważ zobaczcie na mapę, co się zmieniło. Zobaczcie, po prostu ja sobie gram i sobie ten cały południowy krat odblokowałem. Wszystko tutaj zrobiłem, ale mówię, kurde, jakoś tak szybko to ten, nie wiem, no szkoda, jeszcze niby północny krat będzie, ale trochę się przejmuję. Otóż nie, moi drodzy, to była dopiero rozgrzewunia. Zobaczcie tutaj, co się dzieje, ponieważ no możecie mówić, no na pierwszy rzut oka to nie jest wcale większe, bo to nie jest większe. Aczkolwiek, moi drodzy, to jest strasznie trudne, to jest tutaj w ogóle się zaczyna dopiero Mordor, bo przejąłem sobie tutaj elegancko Most Króla, zobaczcie, to się tutaj znajduje. Przedostałem się do północnego Kiratu, tu jest zdecydowanie trudniej, w ogóle klimat całkowicie inny panuje. Tutaj jeszcze się, tu już się zaczyna śnieg, tutaj już potem są góry, jesień, w ogóle nie ma zieleni. No tak więc się wszystko strasznie zmienia. No i się przedostaniemy tutaj do hodowla psów Gwardii Królewskiej. Dobra, więc teleportujemy się, szybka podróż. No i, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku sobie, tak sądzę, zdobędziemy posterunek. A co tam? Ogólnie tego jeszcze nie robiliśmy. Robię to trochę późno, ponieważ posterunki, no to wiadomo, na początku. Aczkolwiek zobaczę, że sobie tutaj posterunki wszystkie, dosłownie wszystkie przejąłem, oprócz tego jednego, ale nie chcę się go robić, ponieważ te posterunki były bardzo łatwe, naprawdę łatwe, były mega. Natomiast te posterunki, moi drodzy, one już nie są takie proste, jakby się wydawało, ponieważ zobaczcie sobie na statystyki. Tu pisze strażnica 2 alarmy, no średni poziom, ale zobaczcie trochę dalej, tutaj na przykład. 3 alarmy, trudna. Więc tu naprawdę już jest trudno, no nie jest jakoś strasznie wyjątkowo trudno, że już nie dajemy rady po prostu, ale to naprawdę jest różnica w porównaniu do południowej części kratu. Dobra, wilki słyszę gdzieś tam w tle. No i pędzimy sobie do tamtego przystanku. No i na marginesie, moi drodzy, przejąłem sobie już wszystkie dzwonnice, no więc bardzo fajnie.
Ja osobiście bardzo lubię mieć dzwonnicę. Ło. Chciałem na skróty. A tutaj w drzewo bym walnął. No taka tam wersja skrócona. Poszczególnie. No, powiem wam, że ten kirat jest naprawdę trudny. Tutaj jest pełno wrogów. Naprawdę jest tak niebezpieczny, ponieważ cały czas się kręcą jacyś tam rebelianci. Tutaj nawet mosty są niektóre bez barierek i raz sobie jechałem i spadłem na bok. Prosto do rzeki. No ej, ziomuś, co ty robisz? Widzieliście to, jak prosto we mnie skręcił. Jedzie i we mnie. Dobra. No i tutaj jest naprawdę mnóstwo takich zakrętów, ponieważ tutaj jest już sporo tych wyżyn. Tam też było ich dużo, ale tutaj to już w ogóle nawet... W centrum się znajduje taka góra duża. Oho. Gdzieś mnie zauważyli tam. Dobra. No już niedaleko. Tak więc spoczko. 150 metrów. No i ogólnie, moi drodzy, myślę, że wiecie, że można przechodzić te strażnice na swój własny sposób, ponieważ możecie wbić tam z taką moją piłą na przykład i wyrżnąć wszystkich. No albo inaczej, po prostu po cichutku skradać się. I osobiście w poprzednich strażnicach zawsze wolałem zdecydowanie robić to po cichu. Aczkolwiek tutaj naprawdę jest trudno. Wo. O, widzieliście? Chwilę, moment i po tygrysie. A naprawdę... Tygrys... O. Już snajper tam celuje we mnie. Gdzie ty jesteś? Ło! Dobra. Nie wiem, czy warto będzie tam w ogóle wbijać po cichu. Chociaż postaram się kogoś zabić tam z łuku. Ej, jeszcze nie pa... Dobra, to przechodzimy do... Sami widzicie, że to jest po prostu... Wiele nie trzeba, żeby tutaj... ubić wroga. Ej. Kurde, ten snajper tam mnie rozwala. Nie. Dobra, rzucimy miąsko i może przyjdzie jakaś zwierzyna. Kurde, ten snajper tam mnie wkurza na maksa. Dobra, niedźwiadek tam pędzi, więc spoko. Pięknie. Zaraz to może wbijemy z tym. Kolejny to gdzieś był, zaraz za tym drzewem. O, właśnie. No widzicie, że zasięg jest ogromny tutaj. A niedźwiadek sobie radzi. Dobra, wreszcie tego snajpera ubiłem, bo już myślałem, że... Dobra, a z niedźwiadkiem... Pięknie. Dobra. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie on jest? Dobra, przeładuję. Jest trochę bez sensu, ale... Przyzwyczajenie. Helikopter? Czyżbym słyszał? No naprawdę, obrażenia to takie wielkie walą. To jest masakra. Ło, dobra.
W ogóle ich z łuku się nie dało wybić. Ja tam chciałem z łuku, próbowałem na początku. Wow. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie, jeszcze nie trafiłem. I pięknie. 16 strażnica. Więc bardzo ładnie udało się wreszcie wybić to. Było, nie powiem, bo było ciężkawo nawet. No i te strażnice widzicie sami, że nie są łatwe, naprawdę nie są łatwe. Tutaj sobie zielone liście pozbieram, pozwólcie, ponieważ są bardzo przydatne, a w sumie to mam ich mnóstwo i jeszcze więcej teraz zbieram, ale to nie szkodzi. Dobra, będziemy sobie przeszukać, ponieważ kasa jest potrzebna. W sumie to mam pieniędzy bardzo, bardzo dużo. Mam obić około 1 000 000 kierów? Tak się to nazywa? Chyba jakoś tak. Tych pancerzy to zobaczcie, jakie to jest wielkie, kurde. Nie, tego nie chcemy. No, to jest lepsze. On nie chce tego, no, chce tylko po prostu przeszukać. No, ale ty jak zwykle nie ogarniasz. Dobra, ten kontrol wkurza. Dobra, dajmy sobie w żyłę. Jak już tak bardzo tego chcesz, pragniesz, to niech ci będzie. Z tego działka, że nie nawalali do nas. Chociaż pewnie nawalali, ale nie słyszałem tego. Tu jesteś. Dobra, przeszukajmy wszystko, ponieważ no się potem posprzeda i kasa będzie, co bardzo ładnie wychodzi w praktyce. Dobra, zobaczcie, jak się sprawdzi. Ci z RPGa do niego. Z RPGa, serio? No. Armia nasza, no to kurde się nie... Nie... Nie wali bawełnę, tylko konkretnie z RPGa do... Do tygryska, nie? No co tam. No i widzicie tutaj, odblokowaliśmy sobie właśnie kolejny przystanek. Kolejną taką... I one mogą być atakowane, te nasze posterunki, ponieważ... one będą chciały być odbijane i za to będziemy... Gdzie ty jesteś? Widzicie, jak ładnie padł tygrysek? Dobra, weźmiemy sobie z niego skórę. Też się sprzeda. Tak na marginesie, to ogólnie odblokowując sobie drogę do północy, bo to jest klucz do północy, tak się ta misja nazywa, odblokowujemy w ten sposób sobie właśnie kierat północny i możemy sobie pozwolić na piąty pasek zdrowia w... Piąty pasek... Puma? Uwielbiam pumy. To jest śnieżna akurat. Ale śnieże też są super. Naprawdę, to jest tak super... Dobra, albo dobra, rozbijemy cię, bo i tak cierpisz tutaj. Cierpiałaś w klatce, więc... Przeładujemy jeszcze resztki, żeby kupić sobie amunicję. No i tyle, moi drodzy. Tyle byłoby z tego przyjmowania naszego posterunku. Łuku tutaj nie mogę przeładować, okej, okay, dobra. Fajnie. To wbijamy do chatki. Dobra. No to sprzedaj. Sprzedajmy wszystko, co nam jest potrzebne. Takie fajki opinion, slajdy, medal wojenny. No wszystko, co niepotrzebne. Takie naprawdę drobnostki. Patrzcie, mam 66 liści. No to jest sporo, sporo naprawdę. No i uzupełnimy amunicję. No 50 tysięcy. No sporo, sporo mnie to kosztuje. Ale muszę się zgodzić. No co zrobię? No i... Okej, okay, no i 100 tysięcy mam, czy mam 1 000 000 kierów. Dobrze, moi drodzy, no w dzisiejszym odcinku na tyle. No nie wiem, czy ciekawie było, czy nie było, bez żadnego spoilera, ponieważ nie robiliśmy żadnej fabuły, nic z tego. Po prostu sobie przejęliśmy posterunek. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Żegnam się z wami do następnego razu. Na razie. Cześć.